Witamy Państwa, 3 maja 2017 roku, święto Konstytucji. Są my już dzisiaj w Zbytkowie, na CPN-ie. Jadymy do Połumi, z kuli tego, że 6 maja będzie 55 lat, jak się mój wujek urodził, niestety. Od 20 sierpnia 2016 wujek jest już tylko w naszych wspomnieniach. Dzisiaj właśnie jadymy do Połumi na cmentarz. W lesie między Golasowicami a Bziem. Bzie, dzielnica Jastrzębia Zdroju. Czerwony szlak widać. Tu my zawsze do wujka jeździli na kole, na Geburstag, czyli na urodziny. Dzisiaj z racji święta 3 maja fana jest na kole. Fajna okolica, tam rzepak kwitnie, takie chałupy. Troszkę się nam mroczy, ale to jest wpisane w dzisiejszy plan niestety. Mo nie padać, albo mo być mrzawka. Jeżdżamy do Gogołowej. Na tym przystanku zawsze się wysiadało, jak się jeździło autobusem. Na tym przystanku się wysiadało, to był autobus 568 z Jastrzębia, z Moszczenicy, z podkopalni praktycznie jechał. A tu jest miejscowość Widmo, Trząstowice. Według Google są. Wujek robił tutaj wywiad środowiskowy, że tak powiem, i no nic z tego nie wyszło. Nikt nic nie wie, co to jest za nazwa. Tam się jedzie na kopalnię. I do Szeroki. I do Świerklan. Jadę w prawo, tu. Jadę pierwszą trasą, jaką żem jechał do niego. Dokładnie tak samo. Będzie trochę pod górkę, ale damy radę. To jest ulica Leśna w Gogołowej. Ja pamiętam jeszcze, jest gdzieś film nagrany, jak my tu tą drożką jechali z wujkiem, co nas ten ochroniarz wtedy gonił. I popatrzcie, jak to zasuli. Kurde, tego tu w ogóle nie było. Tych kamieni, to wszystko z gruby, z kopalni. Hołda Boryńsko, Hołda Borynia Jar to się nazywa. To dla potomnych. Jeszcze co najmniej jeden raz w życiu tutaj będę, bo będę musiał być. Solarie fajne tu mają, no. O, to fajne. Tu mnie akurat znają w tym to rejonie. To nie są ogniwa na ciepłą wodę, tylko na prąd. Tam widać Świerklany i kopci się. To jest Radlina? A nie wiem. Wujek by wiedział, ale już się go nie spytam. O kurde, to musieli kaka. No. Wierzba Mądrzulska się nazywa. Chałupy poankrowane, widzisz? To jest norma zresztą.
kurde, za koło sierody będę miał łopata, kurde, na wpłatę. No tak. A zły jestem, że mnie, że od 8 dopiero mnie zatrudniają. A nie od 1. Od 1 by cię na pewno nie zatrudnili, bo święto. No, ale tutaj wiesz co chodzi. Tak naprawdę miesiąc mnie skracają, nie? Tam widać kopalnie jaszczyny. Patrz, kurde, przebudowa zaczęła. Oj, oj. Kasa. Kasa w ogóle. Starałka. Nie zamieszkane? Zamieszkano. Tu? Ja pierdolę. Gdzie ja jestem? Ty kapło mnie. Tak, że jeśli się gadasz, czy tak miasto? Uuu, o tej strony nie pamiętam, o tamtej strony jechaliśmy. No. Jak to się ściana suszy? No. A tu to co można tu zrobić? U nic. Takie poszarpane. Kapliczkę wujek spada. Teraz tutaj na dół. Na świerklany. Kurde, tego nie było znaków. Pierwszy raz w tym roku tu jestem. Pogoda się te szkiwaki boli. No, tylko ten cmentarz i już przez koniec świata prosto ku chałupie. Ty sobie będziesz mógł od strumienia jechać, żeby mieć prostą swoją drogę. A co, nie chcesz zawsze jechać? No wiesz, ja bym musiał przy okazji jeszcze za pole gorzałkuńską wjechać. Czemu nie? W takiej pogodzie? A leje? A zobaczymy. Ciepło jest. Ciepło jest, no. Jeszcze połomia, jeszcze koniec świata. Tak oto sentymentalno raj za dzisiaj. No ale o takim człowieku trzeba pamiętać. Miałeś okazję go tylko raz w życiu widzieć. Nie raz. Nie raz? Nie raz mi się wydaje. Chyba tylko raz.
kurde, nie wiem. Czy jest film nagrany, jak... Jak na kołach byliśmy. Tak, jak na koniec świata właśnie, no. Wtedy? Wtedy. To było 2 lata temu. Wiem, że, no, że się starzeje, że mam krótką pamięć. Słuchajcie, byliśmy już na cmentarzu w Połumi. Teraz my są już bardziej przy granicy czeskiej w Jastrzębiu, ulica Piaskowa, Piaski. Ja my tu z Unklem też kiedyś jeździli na kołach. Spotkaliśmy tam fajnych, sympatycznych ludzi na cmentarzu, co przyszli też na grób. Okazali się, że znają moja rodzina, moja familia. A ja sobie zapomniał sztrachecli do znicza i nam pożyczali. Gogolowej nie są znani. Tak się przekraczo granicę z Czechami. Tu. Jest na każdej ścieżki tak jak ty, kurde, no nie. Uwaga, konserwa. Widzisz to, co? Wszystkie osy spróbowałem, ale to konserwa. Zauważyłeś, że zmieniliśmy państwo. Zauważyłem również. Biało, czerwono-białe. Wujek miał fajnie blisko do Czech, nie? Widzisz, to jeszcze są stare pozostałości po zasiekach na granicy. No, ostatnio pamiętajcie. No i tu będzie przystanek na fotę. To pierwsza wizyta w Czechach w tym roku. Czeska Republika. Ano, tu nie ma święta. Tu jest normalny roboczy dzień. Tam jest święto, tu nie ma. Fajnie, nie? Tak, Czeska Republika. Kamień graniczny, dość wysoki, nie? Super. Teraz się tam jedzie na koniec świata. Ale jest malowany. No, niedawno pewnie malowali, nie? A granica? Granica idzie tak, tu, tam, dalej. My jadymy tam. Tym sposobem sprawiedliwości stało się zadość i tradycja została zachowana. Odwiedziliśmy. Bo wjechaliśmy do Republiki Czeskiej. Dzień dobry panu. Proszę paszport wyciągnąć. Paszport, co tu ma brzydko? Są my w Czechach. Tutaj nie ma święta. Słońce wychodzi. Czechy tutaj sobie coś gadają. Są my w czeskim lesie. To się nazywa Czarny Las. Nie mylić z Czarnolesiem. Jademy w stronę granicy z Polską. Tak, i teraz wyjeżdżamy z czeskiego lasu. Tutaj widać słupek czeski. Jeszcze Czechy. Tu w prawo. Czechy. Granica Czechy. Witamy w Polsce. Polska. Są my w Polsce. Witamy w kraju. No i w lewo.
Tak mi się wydaje, że tą drogę będzie znać. W lewo. I to jest ta słynna droga do Czech. Jedną miejscowość my ominęli. Mianowicie Kaczyce. Tak jest, pięknie. Super. Tak się przekracza granice w Unii Europejskiej, w strefie Schengen. Krótki odpoczynek w Bąkowie. Bąków, skrzyżowanie. Tam widać już dwupas. Cholera, trzeba będzie jakoś przez niego przejechać. Troszkę się nam zaczyna mroczyć, jakieś takie drobne kropeleczki lecą. Pryszczy. Jak to się godo? 78 km aktualnie na moim przebiegu w cyferblacie. No i co? No i jadę dalej. I to już jest wał Zapory Goczałkowickiej. Michał mnie namówił na trasę, żeby jechać ze Strumienia na Pszczyna. Ja pojechał do Łąki, tam my się rozstali. Po tym, że gipko gnął tutaj, żeby mi wału nie zawarli. No i jak widzicie, troszkę zaczęło padać.